W poprzednim odcinku mieliśmy zbudować bazę, która ochroni nas przed wściekłym, zdziwaczem opętanym Dave'em. Nie udało nam się to zrobić, więc zrobiliśmy to po odcinku i dzisiaj wam tą bazę pokażemy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, Milki? Dzień dobry. To nasze przywitania zawsze jest takie, Milki. Dzień dobry. Mi się to podoba. Fajne to jest, mega. Dobra, czekaj. Aż się tu położę, żeby sobie tu mieć spawna, bo już nie chcę, żeby mnie gdzieś tam wywaliło. Jak widzicie, jesteśmy sami na serwerze. Nie ma Dave'a, co oznacza, że możemy być w miarę spokojni. To, co się ostatnio dzieje, totalnie przewyższa moje myślenie na temat tego serwera, ponieważ no, żeby aż tak się działo źle z Dave'em, to jest nienormalne. Słuchaj, chodź, pokażemy może na początku odcinka, w którym miejscu on cię chciał uwięzić, bo ty tam raz byłaś, klikłaś w łóżko i on później na moim odcinku cię zabił, ty od razu się tam pojawiłaś. To było, nie da się ukrywać, że straszne, ponieważ no tak być nie może, no mimo tego, że już nie jesteśmy razem, to jednak należy ci się wolność. Jak się uwolniłaś ode mnie, to nie powinnaś być gdzieś tam w tym. Dobra, możemy tutaj zejść, chyba tutaj nie ma nikogo. Tu, w tym miejscu byłaś uwięziona. Ej, w ogóle tu patrz, ta dziura została. Nie klikaj. No nie, no dlaczego tu jest tabliczka? Znowu co odcinek mam tabliczki? JD, dlaczego? Dlaczego to jest wszędzie? Nie patrzę lepiej na te tabliczki, po prostu. Nie patrzę już tam. Dobra, w tym miejscu zostałaś uwięziona, ale słuchaj, czy ty wiesz w ogóle o miejscu takim jednym, w którym no właśnie jest... nie. Ja nie wiem, jak to nazwać nawet, to jest taka baza wielkiego B, którą ja miałem okazję zwiedzić i dosyć dobrze ją znam. Dave też tam dosyć często jest, bo tam jakaś głowa w ogóle Herobrine'a, jego głowa tam jest też. Nie, to jest straszne miejsce, choć to jest właśnie tutaj. I tam jest też takie miejsce, takie do przejścia. Po drugiej stronie byłem już tam, bo Dave mi tam pozwolił pójść. W tamtym miejscu jest teleport, dokładnie są dwa teleporty. Jeden teleport miał nas zabrać do Pawła, ponieważ on znikł, nie wiemy gdzie on jest totalnie. No to. Widzimy u niego na kanale, że pojawiają się filmy, ale to są filmy bez nas i w ogóle go nie widzimy na serwerze, więc nie wiemy... O, widzisz, to jest to właśnie. Tu jego głowy i tu jest zejście na dół, ale czekaj, to najpierw nie to. Najpierw były te dwa teleporty. Jeden tak, ja i dwa. To widziałaś, nie? I te teleporty miały być, że właśnie do Pawła nas zabiorą. A jeśli wybierzemy dobry teleport, ale wybraliśmy zły, więc one, no nie wiem, pewnie dalej działają, ale oba pewnie teleportują w to samo miejsce. Albo w dwa różne, ale które nam nie pomogą. No, musimy zejść na dół i tam na dole jest takie fajne coś. Chodź, zobacz. Okay. Znaczy fajne, no nie wiem, że to jest takie fajne. To jest pole minowe, że tak ci to powiem. No coś, to już ci tłumaczyłem na poprzednim odcinku. Już to w sumie byliśmy, no to widziałaś to. No tak, znaczy to wiesz co, proponuję, żebyśmy przeszli. No właśnie, proponuję, żebyśmy to przeszli. Ja pamiętam drogę na początku przynajmniej, więc idź za mną. Okej. Okay. Postaram się przejść tam za pierwszym razem i tak, żeby nas nic nie... O, wow, widzisz, już pierwszy błąd popełniłem. Dobra, ja tak. To straszne. Tak to było. A że nas obu trafi piorun? Nie. Ała, to jest tak, że trafia tylko. No bo jesteś blisko mnie. Ała! No nie. Czekaj. Nie, no jak. Ile? Ja też mam mało. Czekaj, kurczę, nie pamiętam trasy. To chyba tu teraz. Dobra, tu. Dobra, ja tu. Chodź za mną. Nie! Tu? Nie pamiętam, gdzie to było. Teraz dobra, tu, no dobra, tu. Dobra. I teraz właśnie tu. Dobra. Tu. Dobra, tu. No. Ja nie mogę. Dobra. Pamiętam. Dobra, już ledwo co, ale przeżyliśmy. Dobra, chodź na drugą stronę. Patrz, tutaj w tym miejscu dalej są te tabliczki. Daję wam drugą szansę, no ale to jest to samo, więc pewnie ten. Na odnalezienie paliona wybierzcie odpowiednią drogę, inaczej trzeciej szansy nie dostaniecie. Więc to wydaje mi się, że te teleporty i tak już walą w to samo miejsce. Z tego powodu, że już raz to wykorzystaliśmy i wybrałem źle. Nie pamiętam nawet co wybrałem, więc może ja wejdę w jedynkę, ty wejdź w dwójkę. I tak to raczej powinna zwalnąć w to samo miejsce. Dobra, 3, 4. No, tak myślałem właśnie. Właśnie w to miejsce. Za każdym razem tu nas wali albo tam. Widzisz tą minę w ogóle? Znaczy minę, no minkę taką. Tam oczy i buźka. No, widzę. No to tam czasami teleportuje albo tutaj. Więc to są dwa miejsca, w które on nas rzuca i nie chce nas zabrać do Pawła bez przerwy. To mi się bardzo nie podoba. Ale dobra, chodź, idziemy. Ale on jest jakiś po prostu niewidzialny jakby, albo on jest innym wymiarze. Właśnie, to chciałem też z tobą porozmawiać. Ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale Dave poszedł do Palionowa 2.0 na chwilę. No, tak. I on dopiero jak wrócił, to się z nim stało takie rzeczy. I wydaje mi się, że to może być powód tego wszystkiego. Chodź w ogóle. Może być. Pamiętasz, gdzie był ten portal? Chyba w tamtą stronę, nie? No. Czekaj, zobaczmy, czy on w ogóle jest aktywny, czy on działa, czy raczej jest, nie wiem, zepsuty, czy co. Mi się wydaje, że powinniśmy się tam udać też. Ze względu na to, że możemy się dowiedzieć tam czegoś ciekawego na temat tego, co z nim się dokładnie stało i jak go wyleczyć może. Chociaż on ostatnio ma jakieś przebłyski takie, że on już no, mniej więcej nie, coś tam wiesz, że on niby, że czuje, że robi coś niewłaściwego. No więc kurczę, wydaje mi się, że
że jesteśmy na dobrej drodze już, w sensie, że on sam się powoli zacznie leczyć, ale i tak bym tam poszedł, żeby zobaczyć, co to takiego było. Bo boję się, że właśnie... O, jest tutaj ten portal. Kurczę, jak to wygląda strasznie. Początek Palienowa 3.0. Czekaj, boję się tu podchodzić w ogóle, ale... Ja nie wiem, gdzie nas to zabierze, to jest najgorsze. Znaczy wiem, ale... Ale nie wiem, czy z nami się nie stanie to samo, co z nim. Wydaje mi się, że powinniśmy, uważa, że powinniśmy, wiesz, przygotować się do tego, nie? No, na początku i tak musimy pokazać tą bazę, którą ten, więc dzisiaj na pewno tam nie wejdziemy, ale ostatecznie fajnie by byłoby tam pójść i zobaczyć, co się stało, tylko musimy się przygotować tak, żeby zachować jakieś resztki godności, że tak powiem, a nie zmienić się tak jak oni, na przykład teraz my będziemy go torturować, to by było straszne, on tego nie przeżył na pewno, jakbyśmy w dwójkę takie rzeczy odwalali, więc na pewno musimy z tym poczekać i się do tego przygotować, nam widzowie możecie również pisać, jak powinniśmy się przygotować do tego, co zrobić, żeby normalnie funkcjonować. A teraz choć pokażemy tą bazę, którą zrobiliśmy. Baza jest mega dobrze ukryta, tak, że Dave nie powinien jej znaleźć, ponieważ to jest Dave. On wiem, że on ma teraz nie jakieś nadludzkie moce, nadżabie moce, że tak to ujmę, ale i tak powinien tego nie znaleźć, bo jest to bardzo dobrze ukryte. Budowaliśmy to troszkę między odcinkami, żeby to przygotować, tą bazę, uzbieraliśmy różne rzeczy, mieliśmy troszkę diamentów, więc przygotowaliśmy to wszystko, chodź tutaj. Dobra, ty wejdź pierwsza może. Bo okay, ja tu rozwalę crafting, bo ja go umiem postawić znowu, dobra? Tak, ja nie umiem. Uwaga. Dobra. Wchodzisz? Kurde. Co ty robisz? Czekaj, bo to nie jest takie proste, żeby tutaj wyjść. No. Okej, dobra. Dobra, ja teraz wchodzę tu i teraz muszę zrobić tak, lekko się cofnąć, postawić crafting, o. I lecimy dalej, to zamykamy, dobra. Lecę na dół, ojejku, zamknięta furtka, dobra. I uwaga. Tak wygląda nasza ukryta baza podziemna, którą zrobiłem wraz z Emilką, w której będziemy mogli przyjść i uzbroić się na walkę z Dave'em. Tak jak wiecie, tutaj potrzebne są z nim najlepsze rzeczy, więc mamy diamentowe zbroje. Na to ile poszło? 24 razy 6 to jest... Dużo. To jest dużo. No, ale nie wiem ile dokładnie... Czekaj, 24... No dobra, nic mi się tego nie dzieje. Możesz napisać. 144. O, no widzisz, no i bardzo super, że ten... dobra, to może na samym końcu. Chodź tutaj dalej. Tu są podki na niewidzialność, już dwie. To są takie dwie awaryjne, których nie można brać, ponieważ sytuacja jak się nam skończą tu w środku... Znaczy, już się skończyły, bo jeszcze nie zrobiliśmy, bo tu mamy dopiero do produkcji. Dopiero dwie zrobiliśmy. Więc tylko te dwie mamy póki co. Tu mamy magazyn z jedzeniem, ale też jedzenie trzeba przynieść, bo totalnie nic tutaj nie mamy. Więc będziemy musieli to jakoś załatwić, nie wiem, ja bym się podzielił, wiesz, kto czym się zajmie. Ty chcesz się zająć podkami czy jedzeniem? No ja mogę jedzenie, bo ja potem nie ogarniam. Dobra, no to ja się zajmę podkami, ty się zajmiesz jedzeniem. No i w tym czwartym pokoju, słuchajcie, najważniejsze, nic. Nie wiemy, co tutaj ma być. Ej, nie! Ej, to jest w sumie jak więzienie, bo nie da się stąd wyjść, jak ktoś mnie zamknie z drugiej strony. No teraz to zobaczymy, trzeba będzie od środka dać też dźwignię. W tym pokoju nie mamy nic, więc możecie napisać w komentarzu, co jeszcze potrzebujemy do walki z Dave'em i to coś zrobimy tutaj, prawda, w tym komentarzu, więc uwaga, będę czytał komentarze. Napiszcie wasze propozycje, co tutaj powinno się znaleźć. No i ostatni pokój jest tutaj. Jest to pokój sypialniany, że tak to ujmę, żebyśmy mogli spokojnie spać, więc ja nie mogę spać, bo nie ma nocy. Tu jest moje wyrko żółte, chociaż ja wolę pomarańczowe, ale dobra, ty masz tutaj szare, bo to wiadomo, że to szare. Tu mamy piękną Monalizę, nawet dwie. A czy jakie fajne szafki kupiłam. Tak, okay. I szafki z Akea. Akea. Nawet nocnik mamy, widzicie to? To jest zlew. Ale od kiedy zlew ma szafkę? Co, ty chcesz to otworzyć? No, ale pod zlewem jest ten kosz na śmieci, nie? To jest ten. No dobra, ale tutaj średnio ten kosz na śmieci widzę, wiesz? No, to tak jak u Pawła Paliona, wiesz? To prawda, on nie ma kosza pod zlewem. To nie. Myślałem, że mnie tam zamkniesz. Jak widzicie tutaj, jest coś takiego i pewnie spytacie, jak ty to zrobiłeś, Szczypson, że macie tak to zrobione, że to tutaj wisi. Słuchajcie, już wam mówię, jak to zrobiliśmy. Magic. Nie, po prostu mamy takiego specjalnego teksturpaka. Ale to kiedy indziej. W sensie, może kiedyś przygotujemy takiego teksturpaka dla was. Byłoby fajnie, jakbyście mogli grać sobie na takim naszym teksturpaku. Byłoby mega zaczepiście. Zaczepiście. Dobra, i tu mamy wyjście, słuchajcie, to jest wyjście ewakuacyjne, przez które Dave nas nie powinien... Ej, bo nie mogę płynąć. Jak tu się... Czekaj, no jak... Normalnie spacja, na spacji. A, no dobra. No i wypływamy sobie w wodzie, Dave tego nie powinien znaleźć, przynajmniej mam nadzieję, że mu tego nie wygadacie, no, ponieważ on jest jednak teraz złą postacią, więc nie powinien o takich rzeczach wiedzieć. Mi się wydaje, że jesteśmy przygotowani dosyć dobrze. Co myślisz? No, myślę, że... To mnie uderzył kaktus chyba, albo ty mnie uderzyłaś, już nie wiem w sumie, ale wiem, że mnie coś uderzyło. Myślę, że jesteśmy super przygotowani. Nie, czekaj, trzeba rozwalić te tabliczki, bo to nie może tak być. Tak. To jest wielki B tu wszędzie jest. Czekaj, ja bym zostawił mu jakąś wiadomość może, co? Wiadomość? No, może w domku Dave'a.
Może no ej, jakbyśmy wrobili Dave'a, że Dave mówi, że to koniec, że on nie chce już z nim współpracować? Oj, to nie jest głupi pomysł. No nie? To jest bardzo dobry pomysł. To dawaj, robimy to. Idziemy do niego do chaty i postawimy mu tą tabliczkę, że niby, że on już rezygnuje. Dobra, czekaj, zróbmy tu. Dobra. Zobaczymy, jak zareaguje. Halo, wielki B. Z tej strony Dave. Nie chcę. Pisz z błędami ortograficznymi, już. Żeby było legitne. Dobra, nie chcę już. Przyszy. Dłużej przez U zamknięte. RZ. Mm-hmm. Dłużej. Dobrze. Z to bom. Współpracować. Kurde, no to jest... Piękne. Widzisz to? daj se żyto. Zamiast daj se siana, wiecie, taki daj se żyto. I spokój moim przyjacielom. Przyjacielo. Dobra, to jest właśnie w stylu Dave'a bardzo napisane. To jest straszne. Mi się wydaje, że to zadziała, nie? Dłużej, to jest najgorsze, najgorsze dłużej, jakie widziałam w życiu. No, jakie co? Najgorsze dłużej napisane, jakie kiedykolwiek widziałam. Tak? Naprawdę. Nie, ja no nie bo jeszcze mogło być przez ly. Dłużej. Dłużej, ja nie mogę. Dobra, chodź. Zrobiliśmy to, tu mieszka Dave, kurczę. Albo, o, czekaj, mam pomysł, wkurzymy go. Tu mieszka flag, teraz na niego to napiszemy. Tak, tak, o, tu tak. Mieszka flag. W ogóle ma dalej jakieś jakich mało. Jeju. Dobra. Zrobiliśmy to. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, w którym mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie tego problemu znajdziemy. I mam nadzieję, że nam pomożecie też w komentarzach, więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, wbijacie też do Emilki. Na razie. Pa, pa. Pa.